W 8 placówkach medycznych województwa podlaskiego pacjenci, którzy przeszli COVID-19, będą mogli skorzystać ze specjalistycznej rehabilitacji. W Urzędzie Marszałkowskim zostały podpisane porozumienia w tej sprawie. Inicjatorem projektu jest samorząd województwa podlaskiego, a partnerami szpitale w Grajewie, Hajnówce, Dąbrowie Białostockiej, Łapach, Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach, Szpitale Wojewódzkie w Łomży i Białymstoku oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Na to przedsięwzięcie przewidziano 5 milionów złotych z funduszy europejskich, za które placówki kupią sprzęt i aparaturę do rehabilitacji. Jesteśmy teraz w następnej fali, można powiedzieć w szczycie tej fali, ale wiemy, że społeczeństwo potrzebuje, mieszkańcy województwa podlaskiego od nas już pewnych działań, które będą miały na celu właśnie tą rehabilitację osób, które przeszły pandemię koronawirusa. Dlatego ten projekt, z tego miejsca bardzo serdecznie chcę podziękować przede wszystkim naszym partnerom, Państwu dyrektorom za to, że do tego projektu przystąpiliście. To świadczy też o tym, że jesteście bardzo dobrze do tego przygotowani, ale też dobro mieszkańców województwa podlaskiego leży Wam na sercu. To za to bardzo serdecznie dziękuję i jak Państwo też tu widzą, szpitale, które tutaj podpiszą te porozumienie, są prowadzone przez różne podmioty, zarówno szczebla powiatowego, jak i Skarb Państwa, czy też nasze jednostki ochrony zdrowia prowadzone przez województwo. Także przeróżne instytucje położone w różnych częściach województwa podlaskiego, co ma oczywiście dać pewną kompleksowość tego działania, tak żeby było można dotrzeć do jak najwięcej liczby osób poszkodowanych pandemią COVID-19. To jest dla nas bardzo ważne i wspólnie z panem Markiem Malinowskim, marszałkiem odpowiedzialnym za zdrowie, już przez dłuższy okres czasu myśleliśmy nad tym projektem, wspólnie oczywiście z dyrekcją i z pracownikami departamentu, tak żeby jak najszybciej przeznaczyć te środki w ramach dodatkowego wsparcia z funduszy europejskich właśnie na te działania. Pieniądze na rehabilitację pokovidową będą pochodzić z dodatkowych 14 milionów euro, jakie województwo podlaskie otrzymało z Komisji Europejskiej w ramach REACT-EU, czyli tzw. Europejskiego Planu Odbudowy. To nowy mechanizm pomocowy Komisji Europejskiej, będący odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią. Pieniądze z tej puli mogą zostać wykorzystane m.in. na wsparcie ochrony zdrowia. Dotacja zostanie przyznana po rozpatrzeniu wniosku, który przygotował Departament Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim. Jesteśmy w czasie kolejnej, w czasie koronawirusa, kolejnej jego odsłonie. Powinniśmy oczywiście przede wszystkim zadbać o osoby chore, które właśnie przechodzą tego koronawirusa, wymagają hospitalizacji, ale też musimy zacząć poważnie myśleć o osobach, które ten COVID już przeżyły, a mimo wszystko nadal odczuwają jego skutki, mają jakieś akurat powikłania, czy inne dotknęły ich dolegliwości. I właśnie ten projekt, w skrócie, który można określić rehabilitacji pokovidowej, jest skierowany do tej grupy pacjentów. Jak wyjaśniła Irena Łukaszuk, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach, z rehabilitacji pokovidowej korzystać będą mogli pacjenci w stanie średnim i ciężkim. Już filozof Pascal powiedział, że ruch to życie, bezruch to śmierć, więc robimy wszystko, aby tych chorych pacjentów jeszcze bardziej usprawnić, tak, jeszcze bardziej podnieść im komfort życia, przywrócić im pełną sprawność bądź możliwą do osiągnięcia, a zawsze pomoc taka jak właśnie teraz jest to ten projekt, który będziemy realizować wspólny w postaci zakupu sprzętu, ma niesłychane znaczenie i odegra ważną rolę z tego powodu, że sprzęt jest niezbędny tak do realizacji tych różnych procedur rehabilitacyjnych. Pacjenci, którzy przechorowali COVID,
musi to być stan ciężki bądź średni, żeby trafić tak do takich ośrodków jak nasze, bądź szpitali, które zajmują się rehabilitacją po-covidową. My przyjmujemy około 14 tysięcy pacjentów rocznie, także bardzo dużo pacjentów rehabilitujemy. Tych po-covidowych jest troszeczkę teraz mniej, w projekcie uczestniczy, ale z każdym dniem będzie coraz więcej z tego powodu, że no, tak jak panowie marszałkowie mówili, że ta fala przejdzie i te następstwa przechorowania są też różne. No, niektórzy lekko na szczęście chorują. Ci, którzy przeszli tego COVID-a, to te skutki mogą być odczuwalne jeszcze przez kilka miesięcy. Także rehabilitacja ta po-covidowa trwałaby od 2 do 6 tygodni takiego pacjenta, trwa właściwie i można zapisać się na nią i mieć skierowanie aż do 12 miesięcy od zakończenia chorowania. Będzie to pierwszy w województwie podlaskim i jeden z kilku w Polsce kompleksowych projektów, które mają na celu pomoc osobom wymagającym rehabilitacji po COVID-19. Dwie spółdzielnie mieszkaniowe w Łomży otrzymały wsparcie z funduszy europejskich na odnawialne źródła energii. Ponad 500 000 zł dotacji województwo podlaskie otrzymało z dodatkowej puli z Komisji Europejskiej. Panele fotowoltaiczne pojawią się na 14 lokalizacjach. Umowę o dofinansowanie takich przedsięwzięć podpisał wicemarszałek Marek Olbryś. Zachęcam wszystkich, którzy chcą taniej płacić za prąd, chcą oszczędzać ten prąd. To jest taka możliwość w trzeciej perspektywie, która się niebawem zaczyna i będzie po prostu sprawniej, ekonomiczniej i wydajniej. I też dzięki temu, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Łomżyńska i Perspektywa otrzymała dzisiaj, można powiedzieć, te pieniądze, można będzie aplikować w trzeciej perspektywie i do tego bardzo gorąco i serdecznie zapraszam do współuczestnictwa w obniżaniu kosztów życia mieszkańców, czyli mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, ale też i prywatnych właścicieli budynków wielorodzinnych. Dzięki przyznanej dotacji spółdzielnia mieszkaniowa Perspektywa w Łomży uruchomi elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 140 kW, które pozwolą na produkcję energii elektrycznej w ilości ponad 140 tysięcy kWh rocznie. Do tego przedsięwzięcia zostaną wykorzystane dachy budynków spółdzielni, a jego koszt wyniesie blisko 780 tysięcy zł, z czego dotacja pokryje 410 tysięcy zł. Wykorzystamy to na montaż paneli fotowoltaicznych na 13 budynkach. Właśnie tutaj stoimy przy 4 budynkach, to są wieżowce. Dlaczego te budynki zostały wybrane? Wybrane zostały te budynki, które zużywają najwięcej energii elektrycznej. Tutaj są windy. Windy, mimo że one są już wymienione, są nowe, nowoczesne windy, one jednak dużo tej energii ciągną. I chcąc, żeby mieszkańcom nie podnosić kosztów eksploatacji, bo energia elektryczna wchodzi w skład eksploatacji, te panele będą tak robiły, że przez jakiś tam czas, może być rok, dwa, trzy, ta eksploatacja będzie, na pewno nie będzie podniesiona. Pozostałe budynki to są Kasztrańskie 1, tam jest hydrofornia, która też bardzo dużo pobiera energii elektrycznej. Dwa budynki na Księcia Janusza 8 i Księcia Janusza 12, to są znowu duże budynki. I dlatego też jest duży pobór energii. To są jakby w starych zasobach, natomiast w nowych zasobach budynki Zawadzka 59 i 61 i Szmaragdowa 2, 4, 8. Tam też na 8 są windy, a 2, 4 są również miejsca postojowe podziemne. Także jesteśmy zadowoleni i przystępujemy już do działania. Natomiast Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa uruchomi elektrownię o mocy 40 kW, która pozwoli na produkcję energii elektrycznej w ilości około 40 tysięcy kWh rocznie. Instalacje zostaną umieszczone na budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja, gdzie mieści się Biuro Administracji Osiedla. To nie pierwsza inwestycja OZE w Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zrealizowaliśmy już 2 inwestycje fotowoltaiczne. To jest jedna, którą tutaj stoimy na budynku Aleja Legionów 7B o mocy 22 kW oraz na budynku Piękna 13 i Wojska Polskiego 31, z tym, że tam instalacje fotowoltaiczne działają w ten sposób, że energia elektryczna zamieniana jest na energię cieplną i służy to do podgrzewu centralnej ciepłej wody użytkowej. Oprócz tego w ubiegłym roku zrealizowaliśmy również 5 zadań na budynkach wielolokalowych.
na budynkach wyposażonych w windy, tam gdzie mamy do czynienia z największym zużyciem energii elektrycznej, co się odbija na najwyższych kosztach związanych z eksploatacją tych urządzeń. Instalacja tutaj na budynku Aleje Legionów w tej chwili pokrywa ponad 50% zapotrzebowania energii elektrycznej, co obniża koszty administrowania, a to się przekłada na mniejsze opłaty mieszkańców. Inwestycja w łomżyńskiej spółdzielni mieszkaniowej będzie kosztować blisko 220 tysięcy złotych, a dotacja wyniesie 115 tysięcy złotych. Koszty energii elektrycznej są jednym z głównych kosztów związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości i dlatego takie inwestycje są niezbędne. Instalacja na Konstytucji, na ulicy Konstytucji 3 Maja będzie to największa instalacja, jaka jest w łomżyńskiej spółdzielni mieszkaniowej, bo będzie to blisko 40 kW. Cel jej, tak jak i wszystkich innych pozostałych, jest, aby było zmniejszone zużycie energii elektrycznej i aby mieszkańcy mogli to odczuć poprzez mniejsze opłaty związane z eksploatacją lokali, a wiemy, że ceny niestety energii elektrycznej rosną. Dodatkowe pieniądze pochodzą z funduszy, jakie województwo podlaskie otrzymało z REACT-EU. To nowy mechanizm Komisji Europejskiej utworzony w odpowiedzi na kryzys wywołany przez pandemię. Część z tych środków zarząd województwa przeznaczył na inwestycje w odnawialne źródła energii. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzycach podsumowali 2021 rok. To był rok wyzwań i niesienia pomocy innym w różnych trudnych sytuacjach. Jak wszyscy wiemy, jest to bardzo ciężki rok dla nas wszystkich, jako mieszkańców, też jako strażaków tejże jednostki czy medyków, w którym też jestem. Będziemy podsumowywać wspólnie ten rok. Będą umówione wszystkie wyjazdy, te trudniejsze, te łatwiejsze, gdzie jesteśmy jednostką, która, na którą można przekazywać 1% podatku swojego. Tak jak widać na załączonym tutaj obrazku, trochę sprzętu mamy, ale cały czas te potrzeby są wielkie. Każdy nasz wyjazd, każda akcja, wszystko to, co dzieje się po prostu w życiu i prywatnym, osobistym strażaka, ale także tym takim właśnie dla ludzi, no to jest właśnie ta pomoc. Zawsze pójście z tymi otwartymi ramionami do drugiego człowieka, szczególnie tego, który jest w potrzebie. Każdy z nas już tak bardzo jest umęczony tym wszystkim, co dzieje się po prostu na całym świecie, także w naszym kraju. Chcielibyśmy wszyscy, żeby ta pandemia minęła, żeby się skończyła, żeby po prostu jakby ta cała nasza praca, nas wszystkich, Polaków, jakby wróciła do takiej normy i mam taką nadzieję, modlę się o to, żeby ta pandemia minęła, żebyśmy w miarę normalnie zaczęli żyć, funkcjonować, żebyśmy też odetchnęli wszystkie służby. Tutaj mówię nie tylko o straży pożarnej, ale także przede wszystkim o lekarzach, pielęgniarkach, żeby po prostu choć troszeczkę znaleźli takiego odpoczynku w tej takiej swojej służbie dla drugiego człowieka. Wśród gości, którzy pospieszyli z podziękowaniami za służbę strażaków ochotników, był Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego. Chcemy jako władze województwa być na tych spotkaniach, uczestniczyć, wiedzieć, co jest potrzebne dla ochotniczych straży pożarnej i czym ci strażacy żyją. Chcemy być tu razem z ramienia na dobre i na złe i jesteśmy gotowi pomagać dla ochotniczych straży pożarnej, dlatego moja obecność, żeby posłuchać, co druhowie mówią na temat swojej jednostki. Jesteśmy w Konarzycach. Konarzyce to bardzo duża miejscowość blisko Łomży. Jednostka, która jest w KSRG, czyli ta poważna straż pożarna. Samorząd województwa zdecydował o utrzymaniu na ten rok kwoty 2 milionów złotych jako dofinansowanie dla jednostek OSP, a na wnioski Urząd Marszałkowski oczekuje do końca lutego. W minionym roku druhowie z Konarzyc wyjeżdżali do akcji ponad 60 razy. 2021 rok faktycznie był naznaczony pandemią i to odczuwaliśmy w naszych jednostkach OSP. W gminie Łomża czuliśmy wsparcie strażaków, ochotników, którzy ochoczo przystępowali do wszystkich działań związanych z walką z koronawirusem. Ale też nie tylko, bo mimo pandemii potrafiliśmy też się zjednoczyć, spotkać w ramach ćwiczeń, w ramach zawodów, potrafiliśmy poświęcić czas na doskonalenie się i także dosprzętowienie. Z budżetu gminy Łomża około 500 000 złotych przeznaczyliśmy na wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Udało nam się pozyskać samochód
ratowniczo-gaśniczy, średni wóz bojowy do jednostki OSP, dzięki wsparciu z KSRG, z MSWiA, a także i drugi samochód do jednostki w Jednaczewie. Konarzyce to jednostka z dobrym sprzętem i dobrze wyszkolonymi strażakami w ważnej i dużej miejscowości tuż obok Łomży, czyli czasem też z zadaniami miejskimi i we współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Nie widzę w ogóle pracy bez OSP, tak więc zawsze liczymy na druhów i dzięki nim sobie radzimy, bo czasami jest koniec rejonu, nie wiadomo, druhowie są pierwsi. Jeżeli chodzi o OSP Konarzyce konkretnie, to często korzystamy z ich pomocy. Nawet gdy nam strażaków państwowych zabraknie, to oni są na pierwszej linii. To ich zawsze wzywamy. Mi osobiście się już dwa razy takie coś zdarzyło, tak więc strażacy z OSP przyjeżdżali do nas w celu pełnienia służby. Tak więc tutaj duże wsparcie i chciałbym podziękować im za tą ofiarność, za zaangażowanie. I dzięki nim możemy lepiej wykonywać swoje obowiązki. Ochotnicze straże pożarne spełniają ważną rolę w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Te jednostki są najbliżej zdarzeń, bo są gęsto rozsiane po terytorium kraju i dlatego właśnie tak dużo zdarzeń one obsługują. Państwowa Straż Pożarna musiałaby być znacznie większa, pewnie podwójnie większa, może jeszcze bardziej, gdyby nie było straży ochotniczych. Także to jest bardzo ważny komponent systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. Podsumowaniu pracy strażaków z Konarzyc towarzyszyło także przedstawienie planów na 2022 rok. Jak poinformował prezes Piotr Mierzejewski, będą brali udział w kilku ćwiczeniach na większą skalę, w tym poszukiwawczych i związanych z akcjami na wodzie. Potrzeby naszej jednostki to są naprawdę ogromne, także tutaj możemy mówić o różnych rzeczach, od sprzętu technicznego po sprzęt gaśniczy, który zużywa się w czasie akcji, te węże czy też prądownice. No, trzeba iść z postępem czasu, musimy się rozwijać. Chcemy trochę też naszą jednostkę może przeorganizować, czy też zaopatrzyć w taki sprzęt do poszukiwań ludzi typu dron, jakaś kamera termowizyjna. Jesteśmy też jednostką, którą posiadamy łódź do poszukiwań, więc może jakiś sonar lepszy, żeby poszukiwać, tam poszukiwania były bardziej skuteczne. W ochotniczych strażach pożarnych w Polsce działa ogółem prawie 700 tysięcy osób, natomiast ponad 220 tysięcy druhów może brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Obecnie strażacy biorą udział nie tylko w gaszeniu pożarów, ale także uczestniczą w różnych akcjach ratowniczych związanych z wypadkami drogowymi, katastrofami czy kataklizmami. Wykonują oni szczególnie ofiarną społeczną służbę, sumiennie i rzetelnie wypełniając swój strażacki etos wyrażający się zawołaniem Bogu na chwałę, bliźnim na ratunek.